Witam Cię w kolejnym odcinku Anatomii w Praktyce. Dzisiaj na warsztat wrzucamy pierwsze żebro. Pokażę Ci, jak z nim pracować, jak je znaleźć oraz jakie istotne struktury znajdują się dookoła pierwszego żebra. Nasze pierwsze żebro przyczepie się do kręgosłupa piersiowego oraz do mostka za pomocą chrząstkozrostu. Pierwsze żebro znajduje się wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Z przodu możemy je znaleźć bezpośrednio pod naszym obojczykiem. Nasze pierwsze żebro jest miejscem przyczepu mięśni wdechowych, więc wiemy, że będzie już wpływało na pracę oddechową całego naszego ciała. Mięśnie pochyłe, mięśnie pochyły przednio oraz środkowy będą przyczepiały się do niego, pociągając je do góry. Jeżeli będziemy mieli zaburzenia mięśni pochyłych, możemy mieć żebro, które będzie zablokowane wdechowo. Co za tym idzie? Możemy mieć zaburzenia związane z regeneracją, sztywności w obszarze odcinka szyjnego oraz dolegliwości bólowe w obszarze głowy. Jeżeli mówimy o mięśniach pochyłych, to warto zwrócić uwagę, że pomiędzy mięśniem pochyłym przednim a środkowym biegnie splot ramienny. Splot ramienny wychodzi ze splotu C4C8 i będzie unerwiał naszą całą kończynę. Więc jeżeli będziemy chcieli pracować z naszym pacjentem, który ma zaburzenia bezpośrednio neurologiczne w kończynie górnej, warto zwrócić uwagę, jak ustawione jest nasze pierwsze żebro. Pomiędzy naszym pierwszym żebrem a obojczykiem będzie przechodził splot naczyniowy. I będziemy mieli tutaj tętnicę podobojczkową i żyłę, która będzie unaczyniać naszą kończynę górną. Więc jeżeli Twój pacjent zgłosi dolegliwości i zaburzenia związane z zaburzoną regeneracją, z trudno się ranami, stanami przewlekłymi, obrzękami limfatycznymi, warto zwrócić uwagę, jak wygląda obszar naszego pierwszego żebra. Praca z tym obszarem pozwoli wyeliminować mu dolegliwości bólowe. Jeśli chodzi o kwestie związane z układem nerwowym, warto wspomnieć, że po przedniej stronie Kręgu C7, a nad pierwszym żebrem znajduje się zwój gwiaździsty. Jest to istotny element naszego układu nerwowego, który będzie odpowiadał za autonomię całego naszego ciała. Więc jeżeli będziecie mieli pacjentów, którzy skarżą się na zaburzenia w obszarze głowy, twarzy i mimiki, czyli na przykład wrażenia będzie pacjent miał zaburzonej pracy jakby połowy twarzy pod kątem pracy mimicznej, mięśniowej, ewentualnie pacjent będzie miał buzię pomarszczoną. Lub jeżeli pacjent wasz będzie skarżył się na dolegliwości, tak jak nadmierna potliwość, ewentualnie pacjent będzie miał zaburzenia bezpośrednio w dystalnej części naszej kończyny górnej, mówimy tu o zaburzeniach naczyniowych, jest to obszar, który będzie skutecznie pozwalał eliminować powyższe dolegliwości. Idziemy dalej. Sprawdźmy, jak znaleźć nasze pierwsze żebro. Jeśli chodzi o lokalizację pierwszego żebra, musimy skupić się na obszarze, obszarze przedobocznej części odcinka szyjnego. Możemy sobie wyznaczyć taką strukturę, jaką jest trójkąt szyi, e, które będą tworzyły trzy odcinki. Pierwszy z nich to jest krawędź mięśnia mostkowo-bojczkowo-sudkowego. Jeżeli my zrobimy delikatną rotację w przeciwną stronę i zaangażujemy głowę do zgięcia, możemy sobie zaobserwować krawędź zewnętrzną mięśnia mostkowo-bojczkowo-sudkowego. Drugim obszarem, który będzie dla nas istotny, to będzie obszar naszego obojczyka i szczyt mięśnia czworobocznego. Zawartości trójkąta szyjnego już możemy wiedzieć z poprzednich materiałów, natomiast w obszarze tego trójkąta będą przebiegały mięśnie pochyłe. Te mięśnie pochyłe będą przyczepiać się kolejno do pierwszego i drugiego żebra. Do pierwszego żebra przyczepia się mięsień pochyły, przedni oraz środkowy. Jak znaleźć nasze pierwsze żebro? Mając wiedzę na temat krawędzi, które tworzy nasz trójkąt szyjny, będziemy chcieli wejść sobie na brzuszną stronę szczytu mięśnia czworobocznego. Możemy sobie delikatnie wypalpować ten obszar, wklejając nasze palce. Najlepiej zrobić to opuszkami palców, albo pojedynczo kciuki kciukiem. Wklejając się w tkankę, wykorzystując palpację warstwową, napotkamy twardą strukturę. Tą twardą strukturą jest nasze pierwsze żebro. To pierwsze żebro może być zablokowane wdechowo albo wydechowo. Przy wszelkich zaburzeniach dotyczących ustawienia wdechowego, czyli wtedy, kiedy nasze pierwsze żebro pociągnięte jest ku górze, lub zaburzenia wydechowego ustawienia, kiedy żebro obniżone jest do dołu, będziemy mieli na pewno dużo wskazówek w celu zaburzeń takich regeneracyjnych u pacjenta. Jeżeli mówimy o pacjentach, którzy mają ograniczone zdolności regeneracji, to najczęściej będą pacjenci, którzy będą mieli zaburzoną. Cyrkulację oraz odżywienie w organizmie. Czyli jeżeli będziemy mieli zablokowane pierwsze żebro, wtedy wiemy, że pacjent może mieć wydłużony proces regeneracyjny w swoim e, procesie terapeutycznym. Jeśli chodzi o pierwsze żebro, to jak sobie ustalić, czy ono jest zablokowane wdechowo czy wydechowo? Najlepszym rozwiązaniem jest obustronna ocena. Symultaniczny ruch, jedna i druga strona, wklejamy się u naszego pacjenta. Oceniamy, jak to wygląda po lewej i po prawej stronie. Jeżeli będzie sytuacja, że u pacjenta będziemy mieli ustawienie pierwszego żebra po lewej stronie wyżej niż po prawej stronie, dla nas może być to już pewnego rodzaju znak, że coś po której stronie jest zaburzone. Żebyśmy mieli pewność, jak zróżnicować ustawienie tego żebra, Będziemy potrzebowali poprosić pacjenta o zrobienie wdech, ale wdech w klatkę piersiową, tutaj jeśli chodzi o górny obszar, oraz w taki sposób, żeby pacjent postarał się wypchnąć nasze palce. Więc poproszę Cię, abyś zrobił sobie głęboki wdech. Okay. I z obserwacji jestem w stanie zauważyć, że pierwszy kontakt miałem z żebrem po lewej stronie. Po prawej stronie żebro było niżej. W momencie wdechu... Prawe żeberko unosiło mi się ku górze i powoli przy wydechu opadało. Lewe było nieruchomo. Czyli już wiem, że ustawienie wyższe sugeruje mi o zablokowaniu wdechowym pierwszego żebra. Gdybyśmy mieli z kolei sytuację, że mam jedno żebro niżej i nie reaguje ono w żaden sposób na wentylację u pacjenta, wtedy możemy mówić o tym, że pacjent ma zablokowane pierwsze żebro Wydechowo. Więc, już jeżeli jesteśmy w stanie zdiagnozować, które żebro jest problematyczne u naszego pacjenta, warto skupić się na tym, jak z nim pracować. Będziemy sobie pracowali z pierwszym żebrem poprzez delikatną kompresję. Oczywiście wiemy, że żebro ma okostną, która jest silnie unerwiona, więc wszelkiego rodzaju praca taka mocna, inwazyjna będzie dla pacjenta nieprzyjemna. Na samym początku sugeruję delikatnie wkleić się w ten obszar i poprosić pacjenta, aby sobie oddychał. My wtedy staramy się delikatnymi ruchami rozcierającymi, opracowywać sobie tkanki, które przyczepiają się do tego pierwszego żebra. Pozwoli nam to wstępnie rozpracować tę tkankę, abyśmy mogli dalej przejść do kolejnego etapu. Tym kolejnym etapem jest praca, która będzie pewnego rodzaju rywalizacją między mną a pacjentem. Umawiam się z pacjentem, że chce, aby pacjent wydycha, podczas robienia wdechu wdychał powietrze w taki sposób, aby chciał unieść jeszcze swoje pierwsze żebro, przeciwko mojemu kciukowi. W tym momencie, kiedy pacjent chce mnie wypchnąć, ja się nie pozwalam wypchnąć. W momencie, kiedy pacjent robi wydech, staram się delikatnie dociskać. Możemy sobie zobrazować to w ten sposób, jakbyśmy chcieli się przepychać jedną dłonią względem drugiej. Ja dostala, ustalam swoją dłoń na pierwszym żebrze. Pacjent chce zrobić wdech, chce mnie przepchnąć, ja nie pozwalam. I z każdym wydechem idę troszeczkę głębiej. Kolejno, znowu pacjent chce sobie zrobić wdech. Chce mnie przepchnąć, nie pozwalam, idziemy sobie głębiej. W taki sposób możemy sobie pracować z naszym pierwszym żebrem, jak i całą klatką piersiową. Dobrym takim pomysłem jest też zwracanie uwagi na to, jak pacjent oddycha. Jeżeli będzie pacjent robił wydech i brzuch będzie się delikatnie też opuszczał, przepona będzie tutaj troszeczkę wyżej podchodzić, przez co ta klatka piersiowa będzie przy wydechu mniejsza, jeśli chodzi o tę dolną stronę, wtedy też możemy się dokleić. Oceniamy sobie lewą, prawą stronę, różnicujemy, które żeberko jest problematyczne i przechodzimy do technik terapeutycznych. Techniką terapeutyczną jest walka tutaj i rywalizacja z naszym pacjentem. Proszę cię, żebyś sobie zrobił wdech. Staraj się wypchnąć mój palec. Nie pozwalam. Przy każdym wydechu. Delikatnie to pierwsze żebro dociska. Nie musi to być duży ruch, może być to delikatna forma subtelna pracy. Dla pacjenta nie powinno być to wyjątkowo tkliwe. Pamiętamy o subiektywnej skali oceny bólu numerycznej skala 0,10, możemy być z pacjentem w kontakcie, może pacjent nas informować, na ile dla pacjenta to jest nieprzyjemne. Pacjent robi wdech, pacjent chce mnie wypchnąć, stawiam mu opór, pacjent robi wydech, idę głębiej. Do kiedy pracuję? Jeżeli poczuję, że już nie jestem w stanie niżej zejść i nie jestem w stanie przepchnąć w klatkę piersiową tego pierwszego żebra dalej, zostaję w tym miejscu i jeszcze z pacjentem wykonuję 5-8 głębokich oddechów. Jeśli skończyliśmy naszą pracę, to przy wydechu pacjenta delikatnie odklejam się od naszego pierwszego żebra. Chcesz skutecznie pracować z odcinkiem szyjnym żebrami oraz głową? Zapraszamy Cię na nasze szkolenie z kręgosupa szyjnego, które jest online. Kolejną techniką, już od strony tutaj mostka, do pracy z pierwszym żebrem, będzie technika koło delikatnej kompresji. Rytmiczny, powtarzalny, Ruch będzie pozwalał nam przepracować obszar pierwszego żebra. Jedynym takim przeciwwskazaniem do pracy mobilizacyjnej w ten sposób jest zaawansowana ostoporoza. W większości przypadków natomiast możemy sobie pracować. Pierwsze żebro będzie bezpośrednio znajdowało się pod naszym obojczykiem. Abyśmy znaleźli sobie pierwsze żebro, na samym początku musimy sobie zlokalizować, jak biegnie obojczyk. Obojczyk bardzo dobrze jest tutaj u naszego pacjenta widoczny. Szukamy sobie połączenia pomiędzy stawem mostkowo-obojczykowym. Jest to obszar, który będzie dla nas tutaj istotny terapeutycznie. I teraz z tego miejsca ustalamy sobie kąt 90 stopni względem leżanki, czyli na samym początku szukam sobie połączenia pomiędzy stawem mostkowo-obojczykowym. Zostaję w tym samym miejscu, zmieniam jedynie kąt i jestem 90 stopni względem leżanki, i delikatnie poprzez subtelny docisk będziemy sobie wykonywali pracę mobilizacyjną. Nie jesteśmy bezpośrednio na tym krząstko wzroście i staramy się ocenić, jak u pacjenta wygląda zakres ruchomości, czy u pacjenta występuje tkliwość, czy podczas tej pracy dolegliwości odpuszczają, czy jakieś objawy się pojawiają. Z takich popularnych objawów mogą być to objawy, objawy idące bezpośrednio do kończyny oraz palców. Mogą być to także objawy wchodzące do ucha, do głowy, do stawu skroniowo-żuchwowego, gdzie najczęściej pacjenci będą zwracali na to uwagę. Więc ta technika jest prosta. Musimy na początku zlokalizować staw mostkowo-bojczkowy, ustawić nasze kończyny względem 90 stopni do leżanki i wykonujemy sobie taką pracę. Ilość powtórzeń, no jak to przy mobilizacjach, kilkanaście, kilkadziesiąt w zupełności wystarczy, aby doprowadzić do uwolnienia na z obszaru stawu mostkowo-boiczkowego pierwszego żebra i pewnej strony górnego otworu klatki piersiowej. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zachęcamy Was do zostawienia łapek oraz komentarzy oraz subskrypcji naszego kanału. Jeżeli podobne treści Cię interesują i chciałbyś dowiedzieć się, jak skutecznie pracować z obszarem odcinka szyjnego, żeber oraz głowy, zachęcamy Cię do skorzystania z naszego szkolenia okręgosu szyjnym. Link do zapisu w opisie tego filmu.